W kilku miejscach na terenie całej Polski rolnicy blokowali w piątek drogi. Pojawili się m.in. na drodze krajowej nr 78 w Szczekocinach. Około 120 traktorów skutecznie tamowało ruch. Uczestnicy protestu domagają się wprowadzenia przez rząd regulacji, które pozwolą zabezpieczyć ich płynność finansową. Jestem poszkodowany, stratny dużo pieniędzy pod względem nawozu, paliwa, ropy. Znaczy to paliwo to co samo co ropa, a przede wszystkim zboża. Jest 100% tańsze zboże niż było. I teraz człowiek traci, staniało mleko strasznie, także tracimy bardzo dużo pieniędzy, co najmniej kilkaset tysięcy. Koszty nam rosły cały czas, rosną białko, witaminy, te inne rzeczy, które musimy do produkcji kupować, a cena mleka spadła w granicach około 70 groszy na dół. No i jest bardzo, bardzo źle. Kredyty, no nie wiadomo jak to dalej pogodzić, nie ma czym spłacać i robi się coraz to gorzej. Protest jest też wyrazem sprzeciwu wobec napływającej do Polski słabej jakościowo żywności z Ukrainy. Nie ma żadnej potrzeby, żebyśmy jedli czy zboże spleśniałe, czy nie wiem, miody, mleko z obcych krajów. Swoje musimy eksportować, także dlaczego mielibyśmy tutaj mieć i problem, i żywność z obcych krajów, które nie spełniają norm. Zboże ukraińskie jest dużo tańsze niż to produkowane w Polsce. Jak mówią rolnicy, dlatego przetwórcy żywności kupili to pochodzące zza wschodniej granicy, a polskie pozostało w magazynach i silosach. Ceny zbóż, które są bardzo zaniżone nasze, a wiadomo jako ukraińskie są sprowadzane i wykorzystywa, tak. Po prostu nas wykorzystują doszczętnie, gdzie nie mamy naprawdę już teraz zero zarobku na tym, co utrzymujemy. Na dzisiaj zaplanowane zostało spotkanie ministra rolnictwa Roberta Telusa z ministrem rolnictwa Ukrainy, podczas którego dopracowana ma zostać umowa dotycząca importu zboża do Polski. Według rolników to jednak nie wystarczy. Jesteśmy jako rolnicy pod kreską i w tych trudnych sytuacjach, tak samo jak jest susza, jak są opady, w takich sytuacjach, gdzie jest załamanie, jest większa potrzebna rola państwa, żeby państwo regulowało, żeby rolnicy nie tracili swoich dochodów, bo mogą stracić dorobek kilku pokoleń i nie będziemy mieli co przekazać swoim dzieciom. Albo w sytuacjach takich jak niezapłacone są pieniądze dla rolnika, fundusz gwarancyjny dla rolnika, który już od 7 lat się upominam, większa musi być rola państwa. Organizatorzy protestu nie ukrywają, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, to w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych manifestacji.